Henryk Bardziejewski. Pustelnia. No, kto tam chodzi po naszym polu? Łazi tam i z powrotem, jakby czegoś szukał. A teraz wchodzi do szopy. No nie, wchodzi do niej kto chce. Bo drzwi takie, jakby ich nie było. Ale kłódka wisiała. Otworzył ją. Można powiedzieć, włamywać. Nie, uważaj. Może lepiej idź z sąsiadem. Zawołam Józka Mosta. Nie trzeba, z psem pójdę. Z naszym? To tak jakbyś z kotem chodził. On się nawet wróbla boi. Ale wygląda groźnie. Mnie też niczego nie brakuje. Idę. Polataj trochę, chaos, nie bój się. No nie właś pod nogi, co za pies. Akurat teraz na czułości mu się zebrało. Bądź pozdrowiony, dobry człowieku. I twój pies niech będzie pozdrowiony. Chodź do mnie, psino. No nie bój się. Bardzo ładne powitanie. Ale to jest teren prywatny i szopa prywatna. Prywatna, nie znam takiego słowa. Świat należy do ludzi, a ludzie należą do świata. Reszta to nieistotne szczegóły. Bo ja mam na to dokumenty. To tylko jest ważne, co jest zapisane w górze. Tam są złote litery. Na ziemi jest tylko papier. Dziwnie mówisz. Kim jesteś, panie? Pustelnikiem. A to jest moja pustelnia. Tutaj? Właśnie na moim polu? W moim szałasie? A tak wypadło. Ale chyba się nie spodziewasz gości, panie. Zadeptaliby mi całe pole. Niczego nie mogę ci obiecać. Wystarczy, że uczynię jakiś cud. No niech pan Bóg broni, nie tutaj, to byłby koniec. No, początek, ale nie obawiaj się. Nie wszystkie cuda są głośne. Najliczniejsze te, które zdarzają się codziennie, cuda powszednie, są ciche. Nie, są takie? No, takich jest najwięcej. Czy mógłbyś przynieść mi coś do jedzenia i coś do picia? Znaczy, ty chcesz być, panie, na moim utrzymaniu? A czemu nie? Nie myślałeś nigdy o agroturystyce? Mógłbyś prowadzić agropustelnię. Kosztowna sprawa. No, ale może się zwrócić. Na tamtym świecie. A cóż ty chcesz od tamtego świata? Na pewno jest bardziej udany niż ten. Tam nie mówi się stale o kosztach. Zresztą, cóż ja mogę kosztować grosze? Ale wokół tej pustelni nie będzie pusto, panie. Tu przyjeżdżają letnicy. Weekendy spędzają, urlopy. I działki tu mają, parcele, niektórzy zamierzają postawić domy. No niech stawiają, mnie to nie przeszkadza. No, może przy okazji naprawią tę szopę, bo pewnie dach przecieka. No idź po jedzenie. A z napojów lubię najbardziej mleko, także kozie. Pies może zostać. No chodź, psiak. No i co? Przegoniłeś go? Nie było o tym mowy. Przyjął mnie bardzo przyjaźnie. To pustelnik. Co? Święty pustelnik? Nie wiem, czy święty. Po prostu pustelnik. A powiedziałeś mu, że tu nie pustelnia? Powiedziałem, ale to na nic. On wie lepiej, gdzie pustelnia. W tej chwili na naszym polu.
w szopie. Powiedział też, że trzeba ją wyremontować, bo pewnie dach cieknie. A pewnie, że cieknie. Zna się widać na tym. A ty czego szukasz? Czegoś do jedzenia. Zgłodniałeś? On zgłodniał. Pójdę do niego. Ty się na niczym nie znasz, a już najmniej na ludziach. No ja. Cześć, Józiu. Wiesz już? No, wiem. Już się rozniosło. A jakim cudem? No, myślisz, że cudem? Możliwe, bardzo. Bardzo możliwe, bo to niecodzienna sprawa. Wiele osób wam zazdrości. A ty, most, też zazdrościsz? No chyba. No, moje pole jest puste i żałuję, że szopy nie postawiłem. A co mówi twoja żona? Magda? Jeszcze nic. Poszła do niego z poczęstunkiem. I bardzo dobrze zrobiła. Takie rzeczy długo się pamięta. O co go będziesz prosił? Prosił? Na razie to on mnie prosi o jedzenie. Myślisz, że jego można o coś prosić? A co szkodzi spróbować? To może być ktoś bardzo uczynny i towarzyski. No, a do tego może i święty. No i jeszcze lepiej. To nigdy nie zaszkodzi. Ty, trawa, staraj się, żeby on was za szybko nie opuścił. To na wagę złota jest ktoś taki. Jak myślisz? A ja, głupi, miałem wątpliwości. Wątpliwości? Nie, grzech. Cenna przyprawa życia duchowego, smaku dodaje. A spytaj go, czy potrafi uzdrawiać. To byłoby dobrze. No, nawet nie wiesz jak. Bardzo. Twoja Magda prędzej to pojmie, ona jest bardziej życiowa. Ja powiem ci tylko tyle. Odkujecie się nareszcie. No już teraz szykuj noclegi dla pielgrzymów. Ty, most, to masz ale głowę. A, ktoś musi mieć. Przedstawisz mnie, co, temu gościowi jako swego kuzyna? Nie wiem, czy przy nim wypada kłamać. No, to kuma. A jako kuma chyba mogę. Kum sąsiad, powiem. To będzie prawie prawda. No, wszystko, co wiemy, jest prawie prawdą. Taka nasza dola na tej ziemi. Całą prawdę zna tylko Pan Bóg, lecz trzyma to w tajemnicy i dzięki temu jest Bogiem. Teolog z siebie, bracie. Może nawet prawdziwy. Chodźmy do tego pustelnika, jeśli się nie boisz. No nie. No, proszę. Poznałem męża, poznaję żonę. Powiedz mi, zacna niewiasto, czy macie dziadki? Dzieci, a kto ich nie ma? W mojej rodzinie wszyscy mają, w rodzinie męża również i w dalszej, ale wszyscy po jednym. Takie czasy, ojczulku. Nie, lubię, kiedy do mnie mówią ojczulku. To jak mówić? Braciszku, mam na imię Mateusz. Ona ma, braciszek, już swoje lata. Nie tak dużo. Wkrótce będę miał znacznie więcej. Pustelnicy żyją długo, właściwie ile chcą. A to ciasto sama piekłaś? Nie, kupne. Mamy w rynku dobrą cukiernię. Trzeba tylko z góry dobre zamówić. Brat zostanie tutaj na dłużej? Na razie na dłużej, a potem zobaczymy.
Macie dobrego proboszcza. Niezły jest. Zobaczymy, kto pierwszy kogo nawiedzi, on mnie czy ja jego. No, ale no, pustelnik nie może za dużo chodzić. No, nie chodzić to też jest niezdrowo. A z proboszczem lepiej być dobrze. Ze mną też lepiej być dobrze. Proboszcz na pewno nie robi cudów, a mnie już się zdarzyło. No, mam na myśli te uzdrowienie. Oj, to dobrze. A jakie dolegliwości brat leczy? No jeżeli już, to uzdrawiam całego człowieka, a nie jego pojedyncze organy. Powiem więcej, nawet nie trzeba być chorym, żeby korzystać z mojej mocy. Ja leczę, moja córko, jeśli tak można powiedzieć, tak na zapas. Na przyszłość. No kiedy to się rozniesie, to przyjdą do nas tłumy. A tak ściślej mówiąc, do mnie. Pożytki z tego będą rozliczne dla was także. No, a teraz, córko, zostaw mnie samego. No, pójdę ugotować obiad. Lubi braciszek krupnik? Może być krupnik. No i coś na drugie. Ale kolacji nie jadam. Wieczorami poszczę. Marnie trawa wygląda twoja szopa. Jak to wiedział, że się na coś przyda? Myślałem nawet, żeby ją rozebrać. No i ładnie byś na tym wyszedł. Ty teraz pomyśl, jakby ją rozbudowywać. Teraz? Kiedy mam lokatora? Musiałbym na czas remontu dać mu jakiś lokal zastępczy. A zresztą czemu nie? Nasz dom jest duży. Można przebierać w pokojach. Umeblowany. Magda na pewno się zgodzi. No to ona tak, ale czy on się zgodzi? Co to za pustelnia u ciebie w domu? Ruch jak na dworcu? Tam już lepiej miałby u mnie. U ciebie bez przerwy psy szczekają. A, to twój chaos też nie, aniołek. A już się z nim zaprzyjaźni. No to i moje wilki się zaprzyjaźnią. Będzie miał u mnie jak u Pana Boga za piecem. A wiesz, że moja żona świetnie gotuje. Ale przepisy bierze od mojej. Zresztą, co tam po próżnicy gadać? On się stąd nigdzie nie ruszy. Pustelnicy bardzo przywiązują się do miejsca. No, zobaczymy. Zapukaj, przecież to twoja szopa. Nie ma go. Nie ma nikogo. A mówiłeś, że się stąd nie ruszy. No, a już go gdzieś poniosło. Ale gdzie? Psa też nie ma. Czekaj, zostawił jakieś rzeczy? Alboś on miał jakieś rzeczy. Nie zauważyłem, żeby miał coś własnego, poza tym, co na grzbiecie. Jak to się dzisiaj ludzie wiercą? Nikt nie usiedzi na miejscu. No bo ciekawi świata. Nawet pustelnicy. A może poszedł do miasta po gazety? Też wymyśliłeś. Wiesz, gdzie taki człowiek ma gazety? No. Mógł pójść do potoku, obmyć się trochę. Tacy ludzie lubią wodę. I woda ich lubi. Idzie. A twój pies przy jego nodze. No i rzeczywiście od potoku wracają. A równo się trzyma. W ogóle się nie garbi. A cień rzuca olbrzymi. Słońce tak się ustawiło. Umie wykorzystać słońce, a pewnie i księżyc. No i was też wykorzystam. A my jego. Wszyscy będą mieli pożytek, nawet ty, most. Witam. No i jak się u nas żyje? Zdrowa okolica, prawda? Gdzie ja jestem, wszędzie jest zdrowa. A kto to taki ten pierwszy pątnik? A nasz sąsiad, poniekąd kum, Michał Most.
bardzo chciał brata poznać. Mnie nie można tak sobie poznać. Mnie można co najwyżej zobaczyć. A jakbym brata już gdzieś widział. Nie bywałem nigdy w tych stronach. No, ale ja bywałem w innych. Kręciłem się trochę po świecie. No i po co? Czas biegnie wszędzie tak samo. Znaczy, dokąd? A to jest dobre pytanie. No, odpowiem, kiedy się lepiej poznamy. Dobra, dwie. Ja wiem, no, ale mało kto chce wiedzieć. O, ja nie chcę. O, bardzo mądrze. Mądrość nie polega na tym, żeby wszystko wiedzieć. A na czym polega głupota? A skąd mądry może o tym wiedzieć? O tym wie tylko głupi. Ale też nie każdy, nie za głupi. Oj, to jest mądre. Widzisz most, kogo nam tu los zesłał? No. Los. Nie, los to nie ostre słowo. Świadczy o ludzkiej bezradności. Już wolę, kiedy mówią siła wyższa. O, to już jest coś przez duże C. No, to rozumiem. Chwila rozmowy i już człowiekowi lepiej na duszy. Czy tu bratu wygodnie? O, jak wszędzie wygodnie i niewygodnie. No to może przynieść jakieś meble. No można meble. Oj, prąd doprowadzić. Mama, prąd też mama, może. I wodę. To nie rozpędzaj się most. Kogo na to stać? No nie od razu, ale z czasem to... No może kiedyś klasztor tu zbudujemy? Nie, wy się na mnichów nie nadajecie. My już za starzy, ale mało to młodzieży. No właśnie, że nie za dużo, a do tego o zagranicy myśli. A dokąd chce wyjechać? Nie do klasztorów przecież. No, widzę, że brat czyta gazety. Nie, to... Dziennikarze czytają w moich myślach, ci mądrzejsi, których jest jak na lekarstwo, ale nie dla każdego moje słowo. Ej, szczęśliwi z was ludzie. No a teraz zostawcie mnie w spokoju. Żona przyniesie obiad. I dobrze zrobi. Bywajcie zdrowi. No, bywajcie. Zdrowie. Ilu już uzdrowił? Trzech, a właściwie troje. Dwie kobiety i mężczyznę. Według mnie łatwiej uzdrowić kobietę niż mężczyznę. Ale w ogóle to jest wielka sztuka. Sądziłem jednak, że nasz Mateusz będzie miał większe powodzenie. Wiesz co, Adasiu? Mali my ludzie, a nasze myśli jeszcze mniejsze. Dopiero on mi to uświadomił. Mówił coś na ten temat? Nie musiał. Wystarczy nas posłuchać. No o czym my, mali ludzie, mówimy? No a ten twój koleżka, ten most, to najgorszy. No bo tu obok wielkie rzeczy się dzieją, a nam tylko interesy w głowie. Brat Mateusz się nie gorszy, a ty się gorszysz. No jemu wolno. Człowiek święty to chodząca naiwność. Nawet nie wie, jak grzech wygląda. My kuci na cztery nogi. Ani my nie tacy kuci, ani on nie taki święty. Nawet nie wiadomo, jakiego on jest obrządku. Może jakiegoś azjatyckiego? Coś mi na buddystę wygląda. Nie szkodzi. Przy świętości obrządek to mało się liczy. Cicio, zdawało mi się, że ktoś pukał. Ale kto to tak delikatnie puka? No idź, otwórz. Brat Mateusz! Braciszek nas nawiedzi. Brat we własnej osobie. Proszę. Bądźcie pozdrowieni. Rozmawialiście o mnie. No tak. Gdzie tylko się pojawię, wszędzie o mnie mówią. A cóż mogą o mnie wiedzieć? Nic.
albo niewiele. Ale tak jest najlepiej, niech się domyślają. Ja też tylko się domyślam, co jest w niebie. Mogę usiąść? O tak, tak, to proszę, proszę na fotelu. No i spędź kota, Adasiu. A nasz chaos też z bratem przyszedł? Pilnuję szopy. Niby tam nic nie ma, ale mógłby ktoś zająć. No mało tu różnych ludzi się kręci. Wszyscy szukają pracy. Albo chociaż wsparcia. Braciszek, chyba nie. Nie, ja już znalazłem. U nas? A, tam na górze. U was można co najwyżej znaleźć kąt w szopie i jakąś strawę. Prawdziwe wsparcie idzie z góry. No widzisz, co powiesz to głupio. Z góry idzie. Ale nie dla każdego. Ja wiem, że nigdy wszystkiego nie starczy dla wszystkich. Zawsze będą wybrani. O, masz, synu, rację, ale lepiej w to nie wierzyć. Ale nie, odłóżmy to na później, najlepiej na stare lata. Ja zjawiłem się u was, żeby oznajmić, że od jutra będzie nas w pustelni dwóch pustelników. Dwóch? No na razie. Dojdzie mój serdeczny druh, brat Marek młodszy, bo jest jeszcze Marek starszy. Słyszałeś, Adamie? Dwóch panów będzie, dwóch braci. No, dwóch braci na razie. Dzisiaj samotność to luksus w postaci czystej i już prawie nie występuje. Brat Marek leczy schorzenia duchowe. Bądźcie spokojni, dobrze będzie. No, trochę nas to zaskoczyło. No tak, ale przygotujcie się na więcej. Co? No, aż strach pomyśleć. Brat gotów jeszcze jakąś siostrę sprowadzić. I dzieci. A cóż wy macie przeciwko dzieciom? No to są też i dzieci? No i są, i nie ma. Zależy, jak na to spojrzeć. Brat to niczego sobie w życiu nie żałował. Ja? To życie niczego mi nie żałowało. Faktem jest, że nie od początku byłem pustelnikiem, no, ale nikt nie był od początku tym, kim jest. Nie od początku? To od kiedy? No. Od 10 lat? No nie. Aż tyle to nie. Od 3? Też nie. No, chyba nie od roku tylko. Nie. Od 3 miesięcy. Ale jeszcze życie przede mną. No, ale przed nami także i chcielibyśmy przeżyć je w spokoju, prawda? A tu się zanosi na kłopoty. No, moja córka, na kłopoty zanosi się od momentu narodzin. I nic na to nie poradzimy. No, nawet Bóg, stwarzając świat, nie wiedział, jaki kłopot bierze sobie na głowę. Nie przewidział na przykład, że ludzkość jako całość zamiast mądrzeć będzie głupiała i że wiara wyjdzie z mody. Na szczęście nie wszędzie. Cieszcie się z góry na spotkanie z bratem Markiem. Oj, co prawda nienawidzi świata i ludzi, za to kocha anioły i świętych. Do tego ma charyzmę. No, ja też mam, ale nie zawsze. Idę tyle na dzień dzisiejszy. Sporo. No to bywajcie zdrowi. Bywajcie. Poszedł. No. I co ty na to? No co, dopust Boży. Ale czy to tak miało być? Ej, zawsze jest inaczej. Józek Most chciał go wziąć do siebie. Może weźmie? Z takim przychówkiem? Zresztą nasz pustelnik to nigdzie się stąd nie ruszy, że zagustował w mojej kuchni. To przestań mu dogadzać. No ale gotuję jak umiem, gorzej nie potrafię. A kto tam idzie przez pole? No, znowu jakiś pustelnik? Nie, to nasz wikary. Odkąd zdjął sutannę, wygląda jak wszyscy. Do Mateusza ma interes, czy do nas? Do nas? No, oczywiście, jakżeby inaczej.
Witamy, witamy. Tak, witamy. Całuję rączki. Przechodziłem, myślę, wpadnę. A nuż państwo wierni w domu. W domu. A gdzie by mieli być? Dzisiaj trzeba samemu domu pilnować. No. Tak, tak. A gdzie wasz chaos? Zawsze na mnie szczeka. A dziś cicho. Bo w szopie siedzi. Sam? No, nie będziemy udawać. Ksiądz wie, że nie sam. No, słyszało się to i owo, ale zawsze lepiej dowiedzieć się u źródła, prawda? Więc kto to jest? My też chcielibyśmy wiedzieć. Bardzo rozgarnięty. Mówi, tak, że pustelnik. A o nas wszystkich powiada, żeśmy rozkopani duchowo. Duchowo czy psychicznie? A to taka różnica? Owszem, znaczna. Bo w pierwszym przypadku wchodzi na nasz teren, na mój teren. A czy mówi coś o Bogu? Raczej o niebie. To też znaczna różnica, prawda? Owszem, dosyć znaczna. A czy jest ascetą? No, nie specjalnie. Jest. Lubi dobrze zjeść. Pije. Tylko mleko. A czyta? Nie zauważyłam, ale na pewno umie. Aha. Nie widziałam też, żeby pisał. Poczty żadnej nie otrzymuje. No, trochę uzdrawia. Trochę? Nie za dużo. Można się było spodziewać więcej. Nie potrafi. Nie to, żeby nie potrafił. Chorych mało. A nikt nie chce inwestować w zdrowie. No. Ludzie widać uważają, że to dziś niepewny interes. No. Myśleliśmy, że będzie z tego korzyść, a tymczasem czekają nas zwiększone wydatki. To czemu? No bo on chce powiększyć pustelnię. Liczebnie. A wkrótce będzie ich tu więcej. Właśnie. Pustelników. No to macie kłopot. No, cała parafia może mieć. Nie wiadomo, czy z tego jakaś sekta nie powstanie. Ale ksiądz nam pomoże, prawda? Damy na ofiarę. Wszędzie to przekupstwo. Ludzie dziś chcą, żeby nawet Pan Bóg płacił im za modlitwę i wszyscy święci, a tymczasem modlić się trzeba bezinteresownie. Takie modlitwy są niebu najmilsze. Nikt tego nie rozumie. No, czas na mnie. A dziękuję za kawę. Nie podałam. No właśnie, z przyzwyczajenia mówię, bo gdzie indziej częstują. Całuję rączki. Całuję rączki. Wypytywał, jak jakiś policjant. Przyjdzie i policjant, zobaczysz. Najlepiej odsyłać wszystkich od razu do szopy. No, idzie most. Co? Udawaj, że się nic nie dzieje. Tak, ba, łatwo powiedzieć. A coście tacy zatroskani? My? Ani trochę. A wikary był u was? Był i co w tym złego? A chciał czego? Kawy się napić. O, to ja się też napiję. A co u waszego Mateusza? W porządku. Uzdrawia? No pewnie, kiedy ma kogo. Odkąd się tu osiedlił, wszystkim zdrowie wróciło. No a ty jak się czujesz? Nie szczególnie. A nie żeby fizycznie, to psychicznie szwankuje. A u mnie tak się wszystko zaczyna, nawet katar. To idź do Mateusza, albo jeszcze lepiej, zaproś go do siebie na dłużej. O właśnie, krótki pobyt to niewiele daje. A ja przez ten czas szopę wyremontuję. Tak. Albo nową postawię. A gdyby tak chciał zostać u mnie na stałe, u mnie, a nie u was? No cóż, jego wola. No, zrobi co zechce. A wiecie co? Coś mi się tu
nie podoba. Ja nie pytam co, bo to twoja sprawa. A nie, nie, to raczej wasza. A ty most o nasze sprawy bądź spokojny. Żebyś tylko potem nie żałował, że cię wielkie szczęście kołem minęło. Jak was nie minie, to i mnie coś skapnie. Bywajcie zdrowi, a ja na kawę to przyjdę innym razem. Innym razem. Poszedł. Ma nosa, spryciarz. Tylko się uczyć od takich. Ale tyś w tej materii niezdolny. Oj, mam za to intuicję. Także co do Mateusza. Jeszcze może się okazać, że to człowiek natchniony. Może święty. I święci mogą mieć swoje święte słabości. No ale ten mi wygląda na oszusta. Święty oszust? No. Takiego jeszcze nie było. Oj. Znowu. Nie mówicie. Ale to mnie, brat przestraszył. Chodzi brat jak Duch Święty. Oj, małej wiary z was ludzie. Ale niech będzie, powiem wam. Piekło i czyściec są pełne. Ale są jeszcze wolne miejsca w niebie. Pomyślcie o tym. A któż by się tam dostał? Trzeba by mieć chyba znajomości wśród świętych. Brat ma takie? No, czy mam? No, ja sam jestem taką znajomością. Widzisz, mówiłem. Oj, bardzo chybotliwa jest ta wasza wiara. Raz jest, raz jej nie ma. I te wasze małe rachuby. Nawet na tło dla świętych nie nadajecie się. A tło ważne jest. Jest ważne. Uj, jako ważne. Wciąż nie ufacie. Szukacie jakiegoś znaku. A to człowiek jest takim znakiem. Ja jestem znakiem duchowym. Bo ileż więcej może zrobić dusza z duszą niż ciało z ciałem. No, ciało z ciałem też potrafi niemało. Może stworzyć człowieka. Nowe ciało może stworzyć, nie człowieka. Lata muszą minąć, zanim powstanie człowiek z bogatą duszą, przeżyciami sięgającymi do nieba. No, pewnie tak jest, jak brat mówi. No, nam to jeszcze daleko do takich uniesień. A może się brat kawy napije? Co? No, jakiej? No, kawy czarnej. Może być z mlekiem, co? Jacyście przyziemni. Ja nie piję kawy. Czy wy w ogóle słyszycie, co do was mówię? Macie wegetatywne dusze. Ja bym tu chciał, proszę was, położyć fundamenty pod imperium dobra. Ale z kim? Czy wszystko sam muszę robić? No, nie sam. Ma ktoś przyjechać do brata. Co? A kto? No, podobno brat Marek. Nie przyjedzie. Naprawdę? A nie ma się z czego cieszyć. Uznał, że wasze pole z tą szopą nie nadaje się na pustelnię. Nie, ja u was właściwie to z łaski siedzę. A może brat coś wysiedzi? Te fundamenty pod imperium dobra. A gdyby tak wspólnie z wikarym był tu i pytał o brata? No i coście powiedzieli? Prawdę. Prawda, ale to znaczy? No, prawda to prawda. A czyżby? Bardzo pospolity błąd. Jest wiele prawd. Rzecz w tym, żeby wiedzieć, które są wieczne, a które krótkotrwałe. Te drugie są potrzebniejsze. O wiecznych nikt nie pamięta. A wikar, nie, to dla mnie za niska ranga. Ja mogę rozmawiać tylko z proboszczem. Proboszcz jest mało rozmowny i nie lubi obcych. To jeszcze okaże się, kto z nas jest naprawdę obcym. A czy zdarzyło się,
Żeby kogoś uzdrowił? No, nie słyszałam, ale od tego mamy lekarzy. Duchowni dbają o nasze zdrowie duchowe. No to zależy, co kto nazywa zdrowiem, moja córko. Niekiedy tylko strach przynoszą złe samopoczucie, wieczne wyrzuty sumienia. Oj, niedobrze jest, kiedy wiara jest zbyt smutna, naznaczona wszechobecną karą, cierpiętnicza i zdominowana przez czekający nas koniec. Nie ma religii rozrywkowych, proszę brata. Ale mogą być radosne. A jak dotąd nie ma takich. A jednak są ludzie radośni, także wśród wierzących. A brat jaki jest? Raczej poważny. Powaga może być siostrą radości, mój drogi. Poważna radość, lub radosna powaga, sprawiająca, że życie staje się na swój sposób uroczyste, bo tak naprawdę życie jest uroczystością. No, w każdym razie może być. Ono jest jednak, moi drodzy, wyjątkiem. Więcej jest świata i wszechświata martwego niż żywego. Życie to niedziela w powodzi martwych, powszednich dni tygodnia. Tak sobie myślę, przepraszam, że zmieniam temat, którego i tak bym nie uniósł. Czy brat nie mógłby zrobić jakiego cudu? Bardzo by nam to wszystkim pomogło. W interesach? I w smutkach. I w smutkach. A to jest jakiś argument. Ja się zastanowię. Witaj, trawa. Magda w domu? A co ty, most, chcesz od mojej Magdy? No, chcę wam coś powiedzieć. A mnie samemu nie możesz? Ale lepiej, żeby ona też słyszała. No więc jedź do domu. Magda! Magda! No, co się stało? Nie wiem. Józek most przyszedł i chce coś powiedzieć. Całemu światu? To tobie nie może? No powiedziałbym całemu światu, ale to niemożliwe, bo świat jest głuchy. Powiem wam obojgu. O, słuchajcie. Odkąd pustelnik 3 dni temu wrócił od was i zamknął się u siebie, nie spuszczałem szopy z oka. No i co? I nie wychylił się z niej ani razu. Jeden dzień, noc, drugi dzień, noc i nic. Ani razu nie wyszedł. Ani razu? Niemożliwe. No, z kuzynem na zmianę pilnowaliśmy, ani razu się nie pokazał. A czy coś mu się nie stało? Pomyślałem, może zasłabł, może zachorował. No, dłużej nie było co czekać. Idę. I co? No pomocy, poczekaj. Idę. Pukam. Stukam. I nic. I nikt nie odpowiada. Nikt nie zaprasza do środka. Więc otwieram. Wchodzę, a tu pusto. Nie ma go. Zniknął. Opuścił nas. Nie wiadomo, którędy. Stał się cud. Cud? No cud. Inaczej tego wytłumaczyć nie można. Śladu po sobie nie zostawił. A może pojawi się w jakimś innym miejscu, prosto z nieba, no, i jak u nas? Do nas przyszedł drogą, jak każdy człowiek. A jak się znalazł na drodze? I dlaczego właśnie na tej? O, tego nie wiesz. I nikt nie wie. To też mógł być cud. A teraz drugi. Prosiłeś go o cud i stało się. Trochę dziwny. No bo cud zawsze zaskakuje. Ale pozytywnie. A ten jest raczej negatywny. Czy cud może być negatywny? A któż to wie?
Zdani jesteśmy tylko na fakty, a cóż jest fakt? Zwykła rzecz, w dodatku jednoznaczna, a faktem jest, że Mateusz tu był, a teraz go nie ma. A pies? Psa też nie ma? Kto by w takiej chwili myślał o psie? Kto? Właściciel. Pies tropi, ale i sam może być tropem. Nasz chaos już wiele razy ginął i zawsze wracał. Zastanawiam się, co nam z tego przyjdzie, że go nie ma. Myślę o pustelniku. Czy więcej z niego pożytku, kiedy jest obecny, czy nieobecny? Co prawda, po nieobecnym został cud. Czyli dosyć wątpliwy. Już lepiej było, kiedy siedział w tej szopie. Pusta na nic się nie zda. Pewnie, że nie. Trzeba by ją zasiedlić. A trzeba by. Ale skąd wziąć nowego pustelnika? A? Nie upilnowaliście tego starego. Nie. Należało go wziąć na pensję albo jakoś inaczej do siebie przywiązać. No niby jak? Nic tak nie wiąże człowieka jak kobieta. Co? Magda. No wiesz, most to... Ja jestem wierna mężowi. No to masz skutki. Trochę kobiecego ciepła niejednego już skusiło i zatrzymało na dłużej. No nawet ja bym się ci Ty, most. Jesteś żonaty. No, ale co to ma do rzeczy? Moja żona to twarda kobieta, wszystko zniesie. Ale moja nie. Nie mówiąc o mnie. A no mów za siebie. Trzeba by to rozważyć. No i masz, do czego to prowadzi? A wszystko przez to, że stała pusta szopa. No i nadal stoi. O, życie nie znosi pustki. Nie, to nie ma co dłużej czekać. Wprowadzam się. Ty? Dlaczego właśnie ty? Ja też mogę się wprowadzić. A dlaczego nie ja? Może być pustelnik, to może być też i pustelniczka. No ja, ty, ona, to czy tak ma wyglądać dzisiejsza pustelnia? O, a czy my się w ogóle do tego nadajemy? No, otwórz. Po co? Jeśli to ktoś ważny, to sam sobie otworzy. Pokój i pogoda temu domowi. Brat Marek jestem. O mój Boże. Brat Mateusz zapowiadał brata, ale... Ale co? Gdzie jest? No nie ma go, zniknął. Wyprowadził się. Może gdzieś bardzo daleko. Teraz my go zastępujemy. Zastępujecie? Wy? W jakim sensie? No w sensie, pustelniczym. Ta. Teraz mój mąż, Trawa, jest pustelnikiem, a ja pustelniczką. A wasza willa pustelnią? Nie, tam zaraz willa. Dom mieszkalny, nic więcej. Nikt was tu nie odwiedza. Jak ma interes, to owszem. A jakim można mieć interes do pustelnika? A jaki wy macie, bracie Marku? Każdy... Właśnie. Z czymś przychodzi. Co człowiek, to interes. A wszyscy razem i każdy z osobna mają interes do Pana Boga. O, to wy wierzący. A kto powiedział, że pustelnik nie może być wierzący? Sprawę z Bogiem może mieć ateista nawet. Zwłaszcza ateista. A brat z czym przychodzi? Nie wiedzie mi się ostatnio. Mhm. Przydałby się kąt do spania i jakaś robota. No, nic smutniejszego niż bezrobotny pustelnik. No, a co brat umie robić, no? Bo brat Mateusz to trochę uzdrawiał. Ja też mogę, to nic trudnego. Jak dla kogo? Nam nie wychodzi. Byście pewnie dobrze w czym innym. Każdy ma swoją specjalność. Ta szopa, co stoi w polu, to wasza? Nasza. Podoba się? No, owszem. Można by coś w tym miejscu postawić, klasztorek jakiś albo coś. Można by tu produkować nalewki, likiery, no, coś w rodzaju benedyktynki. Brat to ma głowę na karku od razu widać.
Nie to, co brat Mateusz. Gdyby nie on, siostro, mnie by tu nie było. A gdyby nie my, jego by nie było. No. Świat nie potrafi się obejść bez trybu warunkowego i bez pytania o zysk. Co dziś nie przynosi zysku, nie ma szans na istnienie. Nawet pustelnia. Kiedy zaczynamy? Zjawię się, kiedy ureguluję moje świeckie sprawy. Bywajcie! Bywajcie. 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 Nie. Nie bardzo po Bożemu się żegna. Ale co on może mieć za sprawy? Świeckie. Każdy jakieś ma, nawet pustelnik. Świeckość otacza nas ze wszystkich stron. Znowu kogoś niesie. Ludzie to nie potrafią w domu usiedzieć. A, nie, no to Józek, most. Przychodzi do nas codziennie jak do pracy. A niekiedy dwa razy dziennie. Stało się, Józek, co? Może się i stało. Witajcie. Witajcie, witajcie. Ktoś obcy był u was? No był. I pewnie jeszcze będzie. Pewnie już nie. Jest zainteresowanie tym waszym gościem i poprzednim także. Podobno posługują się wysokim językiem w niskich celach. Niby kto się interesuje? O coś jakby policja, ale tak naprawdę to jakiś znacznie ważniejszy organ. No niby dlaczego? Ja tam nic nie wiem, ale we wsi mówią, że kogoś ukrywacie. No. I może nie tyle ukrywacie, co przechowujecie. No coś podobnego. No, że różni podejrzani mają w waszej szopie kryjówkę. Ale jaka tam kryjówka? No, szopa stoi pusta. Każdy może sprawdzić. No, chwilowo pusta. Ja na waszym miejscu to bym ją od razu rozebrał i niech nikogo nie kusi. No, mieliśmy taki zamiar. No. Jak to nikomu nie można ufać? Podejrzani powiadają. Prawdę mówiąc, wikary był podejrzliwy, jakby coś czuł. A ty, Józiu, sam chciałeś tego Mateusza wziąć do siebie. No, a to jest człowiek, jak powiadasz, w kolizji z prawem. Pewnie z tym najsurowszym, boskim, mimo że bogobojny. Wiara, widać, przed grzechem nie chroni. No i zwłaszcza udawana. No, ale niech tam. Pomogę wam wyjść z kłopotu. No pomóż, jeśli potrafisz. A w jaki sposób? Razem rozbierzemy tę szopę i nikt już się nie wprowadzi, nikt nie ukryje. Nie ma to, moi drodzy, jak czyste pole. Ale co tam leci przez zagon? Pies! Chaos wrócił! Poznał się na tych pustelnikach i wrócił do pana. Ojej, mój Boże, chaos! Chaos! Chodź, psinku! Zostaniesz kostkę, No cóż, jak jest chaos, to już jesteście w komplecie. Było to słuchowisko Henryka Bardijewskiego pod tytułem Pustelnia. Wystąpili Marian Opania, Magdalena Zawadzka, Krzysztof Kołbasiuk, Henryk Talar, Jacek Jarosz i Zbigniew Suszyński. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna Tomasz Perkowski. Reżyseria Janusz Kukuła.